przywitać Was w imieniu naszego zespołu. Po pierwsze pragnę powiedzieć, że jest to dla nas naprawdę ogromną radością, że możemy dzisiaj z Wami dzisiaj tutaj być. I jest to dla nas ogromną radością, że możemy się z Wami podzielić czymś, co dla nas jest naprawdę czymś bardzo ważnym. Mianowicie słowami świętego Franciszka z Asyżu. Słowami, które jakoś nas poruszyły, słowami, którymi tak jak możemy i tak jak umiemy, staramy się żyć na co dzień. Nasze utwory, jeśli chodzi o teksty, są to słowa, które są bezpośrednio zaczerpnięte z pism świętego Franciszka, z jego listów, z jego napomnień, także z jego reguł. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że kiedy zaczęłam poznawać duchowość świętego Franciszka, to zobaczyłam, że ten święty jest naprawdę niesamowitym świętym, że jest wielkim świętym. Zachwyciła mnie po pierwsze jego głęboka pokora, zachwyciło mnie jego umiłowanie ubóstwa, jego umiłowanie Chrystusa ukrzyżowanego, ale to, co mnie najbardziej jakoś mnie poruszyło, to to, jak przepięknie ten święty nasiąknął Panem Bogiem. I jego pierwszy biograf mówi o Franciszku, że Franciszek nie tyle był człowiekiem modlącym się, co cały stał się modlitwą. I dlatego też postanowiłam zacząć pisać muzykę do tych słów. Muzykę i utwory, których największym bogactwem stanie się właśnie słowo. Dlatego też, drodzy bracia i siostry, pragniemy Was serdecznie zaprosić do tego, żeby ten koncert dla nas wszystkich był właśnie takim momentem zatrzymania się, momentem takiej modlitewnej zadumy. Niech wspiera nas w tym koncercie, w tym przeżywaniu tego wspólnego czasu właśnie wstawiennictwo Franciszka.